Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy Black Myth Wukong, na start którego, jak powiedziałem, pójdziemy sobie tędy. Coś zmieniło poza nagraniem, trochę poekspiłem, mam więcej woli już, no, stosunkowo w miarę wydanej na rzeczy, które były tutaj do kupienia. Mam komplet tego zestawu też, jak widzicie, tego, no, prawie komplet. Bo akurat ten kapelusz owada się do tego nie zalicza. Ale dobra, w sumie skoro to się nie zalicza i nie ma z tego bonusu, to weźmy sobie jakiś ten kapelusik specjalny. O, na przykład maskę szarego wilka. Bo to jest jakby osobny zestaw. Właśnie na wabik i kopię. To w sumie to jest też trochę bardziej pod ten. To jest bardziej pod włos wielu i walnięcie z tego. I krok chmury, na który wydałem, łącznie nafarbiłem sobie z 18 poziomów. Jak widzicie, tutaj jeszcze znalazłem przy okazji jedno miejsce medytacji w Granicy Żółtego Wiatru, dwa jeszcze do znalezienia. Znalazłem to, to jest zaraz przed Windsage'em, czy tam przed tym, no przed Final Bossem, po prostu jak zjeżdżacie w piwniczkę, nie? Dobra, może nie, inaczej. Jak macie te jeszcze poprzednie, te przedostatnie ognisko, to schodzicie na dół i nie idziecie do Windsage'a, tylko cały czas w lewo. I albo zaraz przed ogniskiem cały czas w lewo? Nie, chyba schodzicie i w lewo, no ale dojdziecie do tego miejsca. Przy okazji był tam ten ziomek z tą taką dupną tykwą na plecach, który coś opowiedział o tych longach, ale nie było to nic mega interesującego. Tak, kupiłem sobie, znaczy zrobiłem sobie dekokty, zrobiłem te długowieczności i tonizujące. Kupiłem sobie też nowy przepis u naszego ziomeczka pieseła. Za te wzmocnione granulki po skromieniu degrysa też mam chyba już przepis. Albo to już miałem na to przepis? Nie wiem. Ale tutaj, tabletka mirażu. Po użyciu natychmiast zyskujesz znaczną ilość potęgi. To jest akurat bardzo fajna rzecz. To niestety tylko i wyłącznie kupiłem. Na to nie mam opcji, aby sobie to odnowić. W razie czego przy kapliczce nie mam na to przepisu. Trudno się mówi. Dobra, czy ja chcę tutaj jakiegoś tego wziąć? Tutaj zwiększa atak, obniża zdrowie, zwiększa obrażenia krytyczne, no ale mam 0% szans na kryta, więc no akolita teraz jest trochę useless. Guangmo, no tylko resistę na trutkę. On, każde trafienie ma ilość koncentracji. Czy to... Zwiększenie many o 12 punktów i dodatkowo jeszcze ten buffik. Dobra, zostaniemy przy tym dojście na razie. W ogóle okazało się, że jeśli przejdę grę, uwaga, co jest aż ciekawe, 5 razy... Nie, wróć, aż 3 razy przejdę grę, to będę mógł odblokować każdy z tych talentów na każdej z relikwii. Czytaj, na tych dwóch, które mam tu i na... tych trzech, których jeszcze nie mam. Oczywiście mowa o 6 relikwiach, ale 6, no to jak się można domyślać, 6 będzie na bank broń Wukonga, którą, no, z tego co wiem, da się zdobyć, tylko nie wiem kiedy. Wiem tylko, że trzeba, wiem, że na pewno po 5 chapterze, no bo trzeba mieć wszystkie pozostałe 5 relikwii, aby zdobyć broń, ale broń jest traktowana jako osobna relikwia. No chyba, że 6 relikwia to jest coś jeszcze innego, a broń Wukonga to jest po prostu broń jako osobna rzecz. Nie wiem. Zmiana. Tutaj dałem do kruku chmury 3 punkty, żeby w razie czego wzmocnego głaz od razu przejeść wszystkie punkty do kruku chmury. Kosmyk ulepszyłem sobie na full. Przy okazji też tutaj sobie ponownie ulepszyłem te rzeczy. Także jest bueno. Z postawy tylko i wyłącznie postawa uderzenia została mi do ulepszenia dwukrotnie, ale... No ale raczej będę tylko i wyłącznie ostre natarcie chciał wziąć w pierwszej kolejności, bo to się jeszcze jako tako przydaje. Te drzewko jest takie sobie. No a potem jeszcze będę, jeśli nie znajdę czegoś dobrego, to albo pójdę sobie tak w przetrwanie, tylko raczej wydam głównie te 6 punktów w wytrzymałość, będzie po prostu więcej. Ewentualnie w zwiększenie szansy na kryta. Tutaj krótszy czas trwania efektów plag. No to jest też ok.
Tutaj tam dalej nie ma co patrzeć. No i potem ewentualnie przeobrażenia mi zostały do upgrade'ów. No ale na to to kurde, na to to jeszcze będzie upgrade'owania. Głównie przez ilość expa, jaka jest wymagana na kolejne levele. No ale to jest liczne. O, kutscenka. No i co się stanie? Nagle wszyscy wstaną, będę się napierdalał? O, nie, tutaj jeden zniknął. Oni wszyscy tak się rozpadają. Ciekawe. A właśnie, jeszcze sobie ten kostur stworzyłem po nagraniu. Aha, dobra. Czyli będą przy... Czyli będą takie trochę ala zombiaki, jak w Residentach. Czyli będą przeciwnicy, którzy będą stali. Ale... O, co jest? Oskubany! Okej, dobra, warto wiedzieć, że on jeszcze pośmiertnie jeszcze takie dwa ciosy robi na boczki. Ale dobra, ale jeszcze ale widzę, że poza... Poza tym, to właśnie jeszcze mamy pierwszych przeciwników, którzy są niczym zombie, czyli mogą być jako te, mogą być martwi, ale niekoniecznie muszą. Zmrożone zwłoki. Lampa mądrości otwiera pół roku bieg, czas płynie jak woda przez nasze ręce wnet. Śnieg i wiatr zasłania drogę w dal. Osiągnięcia jak bańki unoszą się w bal. Co? Ta końcówka trochę dziwna, nie wiem jak to rozumieć. Chcecie unosić się w bal? No to jest trochę, to jest właśnie dziwne. Nie wiem, może to jest poprawne. Ok, kolejny stary górski żeńszeń. Ale ok, warto wiedzieć, że każdy taki... Przeciwnik, który nie wstanie, daje mi trochę woli. A ten się już rusza. Dobra. Tutaj, tam mamy kwiarza. Ten akurat nie atakuje, czyli też w zależności chyba od tego, jaką broń mają na podorędziu, no to atakują albo nie, śmiertnie. Tym jak ta broń tak nagle do ręki wróciła, to było trochę nienaturalnie, jeśli mam być szczery. Dobra. Optymalnie tykwa wykorzystana. Zobaczmy, co jest dalej. Nie. No okej, na razie dla mnie spoko. Woli do przodu. I co, boss? Ja. Wódz makak. No jebaniutki. Jak ci zaraz jitnę? Ładnie! Okej,
skubaniutki, jak uciekł. Niehonorowo, panie makak. Liczyłem, że jednak dasz się pokonać normalnie. No ale dobra. Mało życia straciłem na tej walce, a jeszcze mniej many. Ale to, ale w sumie mana to jest... To jest źle porównywany zasób, mam wrażenie, do życia. Bo manę niestety nie jestem sobie w stanie niczym tak naprawdę zregenerować ponownie. Póki co. Jedyna opcja na regenerację many to jest odpoczynek. Czyli jednocześnie, jeśli idziemy... Jeśli chcemy na chwilę sobie tylko usiąść przy ognisku, no to jest to opcja kiepska. No bo wiadomo, odpoczynek to regeneracja wszystkich ludzi na obszarze. Na co nie, regeneracja to jest dobrze powiedziane. Że ktoś tutaj czymś będzie rzucił, nie? Ale to mogło już tylko takie moje złudne wrażenie. Dobra, za wcześnie te uniki robię. Ty gnoju! Weź stój! Ale wiecie co? Trochę mnie boli jednak ten kamienny kostur, więc wróćmy sobie może do jednak kostura Longa. Bo kurde, pomimo tego, że ma lepszą obronę, no to... Jakoś nie czuję zbytnio tych ciosów, czy tej redukcji. Więc wróćmy sobie do Longa. I co to był za ziomek? Patrolujący Jaksza. W górach wysoko potwór drogę zagradza, z ohydnym obliczem, krzywym ostrzem włada. Gdy wiatr dziko wyje, duszę bledną w mroku, by ocalić życie, uciekaj w tym toku. Okej. Okay. Mamy jedną duszyczkę, jednego ognika, więc niestety do fulla sobie nie zregeneruje tej flachy, ale... Jeden za jeden to jest też dobra opcja. Wiadomo, najlepiej jest w ogóle zbytnio życie nie stracić podczas tej walki i właśnie sobie jedną flaszkę tylko wykorzystać. A ty właśnie, bo miałem też dokończyć, kurde, a propos tego... ...trudnego przejścia gry, bo zacząłem, ale nie... O kurwa mać! Widzę, że mogę go przyzwać, ale będzie oczywiście to drobny problem. O, serio? Nie mam many na wóz wielu? Ej, no chyba se żarty stroicie! A, to ciekawe. Patrzcie, mogę w ogóle olać chyba tego duszka. Iść tędy, ale nie. Nie, nie, nie. Czyli dobra, czyli jednak to też nie jest przejście fabularne. Fabularne jest tam. To jest po prostu przejście dla mnie, żebym sobie odblokował kolejne kolejnego ducha. Chyba mnie spoko. Tylko może tym razem postarajmy się z tego obstawę zlikwidować odpowiednio wcześnie. Bo tylko dlatego mnie zabił tak naprawdę. Się na mnie rzuciło po prostu pięciu typa. O, ty, nie taki mało wrażliwy jednak klon. Dobra, zobaczmy. Włos wielu. Ile? Aha, no tak, mi nie pokazuje na paskę. O, ale to jest genialne w tym upgrade'ie. Nice! Idealnie za 4 punkty mu itnąłem.
To było super. Ale dobra, bo też, gdzieś też wyczytałem, że... I właśnie, to jest ten buff był a propos Kostura. Ale co ciekawe, to był buff z Kostura, którego nie używam. Bo to był chyba... Chyba to był buff z tego? Nie wiem. No, wyglądało to w taki sposób, ale w sumie kto wie, może mi się coś po prostu... wydaje teraz. Zobaczymy. Ale właśnie, bo gdzieś wyczytałem, że... te duszki przywracają mi... też full. Więc zobaczmy, czy niebieski też przywróci mi pełną flaszkę, czy... Tylko fioletowe przywraca do pełna. Nie, niebieski też przywraca do pełna. Szkoda, że many też nie przywracają te duchy, no ale... Nie można mieć wszystkiego, prawda? Zobaczmy tego ducha. Strażnik gór. Przyjmij postać strażnika gór, wyskocz w powietrze i pozwól, by na ziemię runęła nawałnica ciosów. Taki pokaz brawury z pewnością odstraszy wroga. Nieznacznie zwiększa szansa na trafienie krytyczne podczas silnych ataków z wyskoku. Okej. Okay. Aha, czyli to jest dokładnie to samo, to dokładnie ta sama kombinacja ataków, którą on zresztą sam też wykonuje. Okej, okay, dobra, czyli jednak nie zabiera mi to dużych ilości. No ale jak widać, mogę użyć tego włosa wielu tylko raz. No bo na tyle mam many aktualnie, jeśli chodzi o moje zasoby. No, otwórz skrzynię. Ciekawe, czy będzie jakiś talizman, przedmiot, czy cokolwiek. O, nice, dwa rafinowane żelazne piaski. To bardzo fajnie, bo dzięki temu mogę sobie już ten kostur wymienić. No właśnie ten drugi. Tylko to może dopiero w punkcie odpoczynku. Kolejnym. Odblokowany, no bo nie chcę mi się teraz cofać specjalnie, żeby to jeszcze raz wszystko, kurde, tutaj przejść i... mieć nowy kostur, więc po prostu dojdziemy sobie do kolejnego takiego punkcika i wtedy to wytworzymy. I podoba mi się ten teren, jest za duży i zbyt otwarty. No, co się dzieje? Faith and devotion, quite the notion, yet how many can claim a mind so pure, still and sure? Look at you. Through the heavy snow you roam. Desiring that thing, no doubt. I read your fortune before you came. Care to hear? Act not and be still. Thy gifts art thy ill. If you seek your own end, I shall not stop you. I, the keeper of the new west, welcome the destined one. Now fly! Co? O kurde! O kurde! Ty tam byłeś od mojej flaszki! Nie! Jak mogłeś, ty gnoju! Nie! Jak śmiałeś mi tak perfidnie odebrać opcję eksploracji! Nie będę musiał dać się specjalnie cofnąć. Co za gnój! Ale patrzcie, kurde! Najpierw w cykadę, teraz w nietoperza. Tylko, że wcześniej jako cykada mogliśmy się... Bo to jest ciekawe, bo w tą cykadę zmieniliśmy się z pomocą tego strażnika tej góry, nie? Ale co jest ciekawe, ja tego przeobrażenia nie mogę wykorzystać tak sam z siebie. A nie powiem, byłoby dość przydatne zmienić się w taką cykadę, zrobić sobie Rikon. Ale niestety, no nie jestem w stanie tego zrobić. Mogę być teraz... To było chyba całkowicie skryptowane, bo ja w ogóle, czy leciałem góra-dół, to jakby cały czas jakby sam mi się wydaje leciał. Widzisz tempel na lake? Therein lies the thing you seek. The lord of this land is away. Seize it now and leave. Pachnie oszustwem. Pachnie oszustwem. Dobra, zajmiemy się tym jeszcze, ale nie, no ja bym się teraz chciał tam cofnąć, no! Dobra, jak mówiłem, jesteśmy tutaj, no to wytwórzmy ten kostur. W ogóle ten kostur okazuje się, że mogę jednak go coś jeszcze ulepszyć. Więc tylko, kurde, czekać. Zobaczymy, co z tego jeszcze wyciągniemy. Ale tutaj, epicki
kostur szczurzego mędrca, 4 mniej ataku, plus 7% szansa na kryta i buff ogólnie też do ataków. Wytwarzamy. Nie, ale Jezu, serio, naprawdę boli mnie fakt, że ja nie jestem w stanie, kurde, tych wszystkich rzeczy... Rzeczy, że ja nie jestem w stanie tych kosturów stworzyć na stałe. W sensie, ja każdy z tych kosturów muszę wykonać osobno. Co naprawdę się! Bo biorąc pod to, jak one są, jak bardzo potrafimy je zmniejszyć, no to według mnie nie powinno być w ogóle problemu z tym, żeby je stworzyć. To się wiecie, żeby zrobić sobie materiały na, nie wiem, ile już mamy, 2, 4 takie kostury, a będzie tutaj łącznie 7. To zrobić sobie 8 takich kosturów z bierzbiny, jeden zachować sobie jako domyślny, a z 7 kolejnych robić upgrade'y właśnie tutaj. Bo wiadomo, no mamy tutaj i ten przerabiamy na ten, nie, ten przerabiamy na ten i ten potem dalej przerobimy jeszcze na coś tutaj. Ale potem mamy kostur bliźniaczych węży, który przerabiamy na to, co jest tu, na to, co jest tu i to przerabiamy na to, co jest tu. Czyli w sumie nie, czekaj. To potrzebuję łącznie ile? Tu. Żeby jeszcze też to jedno zostało. 2, 4, 6. Te zwykłe kostury. Tutaj potrzebuję 1. Nie, tu potrzebuję łącznie 4. Czyli 10 kosturów, jeśli dobrze liczę. Musiałbym takich zwykłych z wierzbiny zrobić. No ale... No, gra tego nie uwzględnia. Już mogło tak to wyglądać. Trudno. Dobra, nowy zachód. Lustrzane jezioro nazywa się ta miejscówka. Dlaczego totalnie nie ufam... Po pierwsze, temu ptakowi, który wygląda jak Lech Wałęsa. A po drugie, temu, jak duża jest lokacja tego jeziorka wokół tej świątyni. Aż to musiałem popić. Niestety, w przeciwieństwie do naszego kochanego tutaj małpiszonka, no, czy tam kamiennej małpy. Ja niestety nie mogę popić sobie winka podczas nagrywki. Nie mam do niego dostępu, w sensie do takiego winka, jakie ma tutaj nasz przeznaczony. To trudno. Ja sobie popijam akurat teraz soczek. Forteksa, jeśli będzie zainteresowany zawartością butelki. Konkretnie Hortex. Jabłko, malina z limonką. Bardzo spoko połączenie, jeśli mam być szczery. No dobra, teraz to mogę w sumie wrócić nawet do postawy pchnięcia. Bo wiadomo, akurat ten kostur, jeśli chodzi o postawę filaru, no to nie będzie to tak totalnie bezużyteczny, no ale ataki nie będą się liczyć. Ale dobra, już było widać ten piasek. Dobra, chciałem zobaczyć ten buffik, ale chyba ten buff jest zasadny tylko wtedy, kiedy atakuje wroga. Ouu! To koralik modlitewny, unikatowy przedmiot, a to ciekawe. Co nie, że z takich zwykłych frajerów może item wydropić. Zobaczmy. Koralik modlitewny w stanie zamrożenia umiarkowanie zwiększa szanse na trafienie krytyczne. Koralik Buddy w niewprawnej dłoni nie zostanie na płytkim korzeniu, żaden lotos nie ustanie. Okej. Okay. Nie tutaj co tu myśleć, więc... Przepraszam. Już się nauczyłem, że tu chowasz. Nie zaskoczysz mnie tym razem. Kurwa! Ludzie! Ten
niestety nie mogę zabrać tych. Szkoda. Okej, dalej w takim razie. Teraz pytanie, czy to jest jakby automatyczne? Czy to ja tu wejdę i on od razu mnie tu porwie, czy ja mogę jednak sobie przejść tutaj normalnie? Nie, mogę przejść, okej, dobra. Spoko. To zobaczmy, co takiego ominąłbym, gdyby nie ten ziomek. Znaczy wróć, gdybym tam poszedł od razu dalej, a się nie cofnę. To jest roślinka. Tutaj niewidzialna ściana, okej. Tutaj nic ciekawego nie widzę. Tu chyba też nic ciekawego. Ale tam po drugiej stronie były dwa duszki. Znaczy no, był taki podwójny duszek. Tak mi się wydaje, że był to podwójny. Wyglądał podobnie. Jap. I rzeczywiście jest to taki podwójny duch. Pilnowany przez frajerów. Okej. Dobra, ej, czy naprawdę to jest jedyne, co tutaj się znajduje? Czy tylko po to się cofnąłem? Po uzupełnienie flaszki? Po nic więcej? Nic a nic? A nie, przepraszam, mam skrzynkę. Oż ty gnoju! Myślałem, że w Mech Agentach latająca świnia to była przesada, nie? Ale tutaj widzę, jest bardziej irytująca. O, i on mi chyba zamrożenie nakładał. O, rafinowany piasek, spoko. Czyli w razie czego będę mógł wrócić sobie teraz do kostura Longa. Gdybym chciał, no ale raczej nie będę tego robił. A nie, dobra, tu jest jakaś ścieżka. O, może punkt medytacji. A nie, przepraszam, to jest kurwa ścieżka, którą tu przyszedłem. Czyli nie, dobra. Nie mam punktu medytacji, no ale jest skrzynka, którą prawie ominąłem. Co jest dość właśnie warte zaznaczenia. A dla samego piasku, myślę, było warto. Z tego co wiem, to on powinien tutaj dropić z takich... Może nie powiem, że z mocniejszych przeciwników, ale po prostu powinien tutaj dropić z niektórych wrogów. No ale zobaczymy, jak to będzie z moim szczęściem. Ale w razie W jestem już jeden na plusie, nie? Dobra, tu nie wskoczę, więc... Cofnijmy się do... kapliczki. I teraz pytanie, czy teleportacja się liczy jako... odpoczęcie? Tak, liczy się. Dobra. Bo tak, miałem taką cichą nadzieję, że może polecę sobie do tej drugiej kapliczki, no ale trudno. Jeden loading mnie nie zbawi. No i zobaczmy, czy mam nosa a propos tego, że jest to kolejna walka, ale to się aż prosi, no patrzcie jaka to jest wielka ta. Zamarznięte jezioro, czyli krótko mówiąc jedna wielka arena tak naprawdę. Jeszcze coś typiarze. Czy właśnie, może tak zamiast tak zdzidować totalnie na nas całą walkę. To się można rozejrzeć co. Już nie o sam level mi chodzi, nie, tylko po prostu chcę się rozejrzeć, zobaczyć czy coś się tu znajduje. Czy to jest... Nie, to nawet nie jest roślina, którą mogę zebrać. Ale sporo tutaj tych typiarzy.
tu jestem znany przez wszystkich. Kto się ma obudzić, ten się obudzi. Skrzynka tu jest! Kurwa! Co ja sam sobie powiedziałem jakiś, nie wiem, kwadrans temu. Ja pierdolę, naprawdę musiał, no musiał. Jebana ręka. Zahaczyłem o coś. Musiał akurat ten pierwszy jebnąć nade mną i totalnie ominąć, kurwa, ten. Ten drugi zresztą, kurwa, też. Poleciały mnie łącznie 3 trafienia, z czego 2 ominęły tą zasłonę, a trafiło mnie 3. A potem nagle poleciało 4 od kolejnego gościa i 4 zasłonę. A dobra, sobie zostanę przy tej postawie filaru, no bo w razie czego, jak znowu by mi taki się kilku obudziło, no to co mogę... Szybko na filara wejść i mieć spokój. Chleba, cwaniaku. Okej, momentalny KO. Dobra. A właśnie, Jezu, miałem powiedzieć o tym, co się tam stanie, jak kurde te... Wszystkie 3 zdobędziemy. Jak zdobędziemy wszystkie 3 pasywki z tych artefaktów, tych części Wukonga. O, ładnie, więcej piasku i rdzeni umysłu. To wtedy odblokujemy sobie sekretną postawę, której, uwaga, nie wybieramy pod dwójką, tylko... A patrzcie, tu jest miejsce medytacji, to fajnie, będziemy mieli 2 iskierki. Korzystamy je od razu. Tylko będziemy mieli tego. Będziemy mieli takie coś, że będziemy mieli teraz 4 stałe punkty na fokus i będzie 5, który trzeba będzie naładować. I uwaga, 5 to jest na chwilę, to jest na po użycie ataku po 5 tym, to jest użycie, to jest wejście w tryb chyba. To się nazywało Great Sage Stance, czyli postawa wielkiego mędrca. Czyli poniekąd obudzenie w sobie właśnie Sun Wukonga, czyli tak jak sądziłem, faktycznie przeznaczony jest jakąś reinkarnacją Sun Wukonga. Tylko pytanie, czy to jest reinkarnacja z jego uśpionymi mocami, bądź wspomnieniami, czy to jest jakby... pierwotna forma Wukonga, zanim stał się, no, Sun Wukongiem. W sensie, wiecie, to jest Sun Wukong, zanim był znany jako właśnie Wukong, nie? No, wiecie, o co chodzi. Mam nadzieję, że to dobrze wytłumaczę, że to dobrze tłumaczy i właśnie rozumiecie, co mam na myśli. Czy to jest pnącze? Man. Czy to jest pnącze? Ej, w ogóle za tą medytację dostałem chyba regę zdrowia. Nie, kurde, to jest niemiecka gruszka. Ale wyglądało cholernie podobnie. Dobra, trudno, akurat 3 punkty to się w miarę szybko odejmie. No ale chciałem tak zacząć, kurde, takie tupnięcia z 4 punktu. Oho, no czemu? Aha, no tak, kolejna kascenka. Dobra. Uwaga, czy mam nosa do tej walki? Oj tak, chyba mam. Chyba mam.
delightful. It still recalls your scent. When that monkey was alive, he was all about weeping and begging for help. Co jest, kurwa? Now, even in death, he led all you younglings right to me. Czemu this sack of mine can barely fit you all. Kangjin Long, now that you are ready, go and weigh up this one for your master. Kurwa, żarty ze stronić kolejny long? Tuż trzeci! A przypomnę, że było załącznie czterech longów. Aha, no tak, obviously. Czy to była iluzja? Dobra, zawalczmy. No, weź. Jeszcze... Nie żyje? Nie, jednak przeżyłem. No, długo to nie trwało. Zajebiste pierwsze podejście. Ja pierdolę. Dobra. Czyli... Krótko mówiąc, muszę ten... Dobra, muszę pamiętać o tym, że mam tego, nie? Że mam... Dobra, niewrażliwość na wielki wiatr akurat mi się nie przyda, ale daje mi to buffa do obrony, więc dla samej tej rzeczy, samego tego buffa warto to, myślę, wykorzystać. Nie pamiętam, czy to coś bije w ogóle. O kurwa mać, czemu ją tak daleko zatrzymałem? Dobra, włos wielu raczej tu nie będzie dobry, bo mimo już jest fajnie ulepszony. Ej, no użyj mocnego głaz! Come on! Żyje to? A, bo jeszcze przeżyłem. Chyba za późno tego... Znaczy, tak, no za późno użyłem tego, że tej przemiany w głos, niestety. Ale mam takie pytanie, co to był kurwa za atak przed chwilą? Jakby ona nagle poleciała, zatrzymała się w miejscu i pierdolnęła. I to nie był drop kratek. Ani ścina gry. To był normalny jej atak. Ona do mnie przyleciała na dosłownie pół sekundy. Max sekundę. Zamarła w miejscu, po czym pierdolnęła we mnie kurę błyskawicą. What the fuck? ...60 punktów, czyli 20 punktów many za jeden level dostaję. Okej. Okay. Nawet, że spoko. W razie czego mogę do tego wrócić i to sobie... przejechać zamiast many w odporność na grzmot. Chyba mam taką opcję. O kurde. Chyba nie policzyło niestety. Ej, no użyłem kroku, no come on! Czy to jest tak cykl nieblokowalny? Man. Aha! Flaszkę proszę. No. Ładnie. To zaś ten chwyt, co nie? Dobra, zszedł mi już grzmot, to jest akurat dobra rzecz. Musiałem się odezwać, nie? A propos grzmotów. Trzeba mi oczywiście siechać. Ale nie
nie udało się uniknąć. Ale nie był to ten chwyt, którego się tak obawiałem. Więc nie źle. Okej, chyba ja ją rozbiłem, więc już dla mnie. Był dość przypadkowy unik. Ładnie, padła, padła. Dawaj, dawaj. Jest jeszcze sięgu, dobra. Mam grzmot na sobie, więc to jest duży minus, jeśli oberwę. Co jest, co jest, co jest, co jest? Ja. No, co dalej? Co? Ja nie wiem, bo idealny kunik to jest w skarbicach, nie? Niestety, to nie Devil May Cry. Tutaj nie mam zbytniej kary. To nie jest jak Devil May Cry, nie mam zbytniej kary jak oberwę. O, ładnie, dał się tu jeszcze tu. I to jeszcze tego chwytu. W ogóle mnie czy ona mnie złapie w tej mojej postaci, tego mnicha wilczego? Czy ona mi w tej postaci, czy to ta postać dostanie damage? Właśnie, a propos. No, czekaj, czekaj, czekaj. Tigger i Gałka. No, ej! Gałka! O kurde, to na nią działa! O fuck, to ją obniżyło, znaczy obniżyło, przyziemiło ją! Stój! Dało jej strada buffa. No, spadnij. Mamy ją! Ładnie! Za czwartym podejściem! Ale patrzcie, czyli jednak ten talizman wiatru na nią działa! Szczerze nie sądziłem, że zadziała. Znaczy, że ją zrzuci na glebę. Myślałem, że... Dlatego do tej redukcji damage'a będzie warto go użyć, a tu proszę. Jednak był w stanie ją uziemić. Tylko co się teraz dzieje? You have chosen your way. This time there will be no easy way out. Ten makak? Tak. What? Gdzie my jesteśmy? Królestwo pagody. Okej. Kanjin Long. W połowie drogi na zachód podłóż długa, powrót do ojczyzny, gdzie marzenia się snują, wzmacnia i osłaja potężny worek, zasady upadają na błędnym torze. Okej. Okay. Tutaj mamy ten róg. Gwiezdny róg chmur. Denel śniący niczym gwiazdy róg Longa włada mgłami i chmurami. Jeszcze nie wiadomo, do czego mógłby się przydać, ale z czasem na pewno uda się rozwikłać zagadkę. Na bank jest to kolejna część jakiegoś kostura, bo skoro ogon i kość grzmotów dały mi jeden kostur, to da mi na pewno kolejny. Tego się dopiero dowiem, jak sobie przycupnę przy tym. Przy kapliczce. To miejsca medytacji. Cień lustrzane jezioro. Ok. A patrzcie, nawet nie. Już tutaj mamy. Kostur Kanjin.
Karzący grad powoduje zadanie obrażeń od porażenia wrogowi zamiast obrażeń obszarowych. Ej, to jest zajebiste. O i patrzcie. 70 ataku, czyli tyle samo co ten kostur, tylko zamiast ten, zamiast buffować... O, a nie, dobra. Dobra, widzę, że już jak raz stworzę kostur, to już potem są... nie potrzebuję aż tyle woli, żeby to ponownie zrobić. To akurat dobra wiadomość. Ale patrzcie, mamy tutaj tyle samo ataku co kostur longa, tylko ten kostur nie buffuje mi jednej ataku tej postawy, tylko buffuje mi atak zwykły, który robię na końcu każdej kombinacji. Także więc zajebiście. Za życia rządzą spętana, zaszczytu nie dostąpiła, po śmierci doceniona waleczna Kang Jin Long w niebiosa wstąpiła. Dobra. Myślę, warto będzie pójść w ten kostur. Tylko oczywiście najpierw potrzebuje woli. No nie, teraz nie zresetuję tych zaklęć, ale to... Może później. O, dobra. Mamy... kliczkę. Wanderers in this place meet their demise. Be warned. One does not simply leave the cage that Yellowbrow toiled to build. And for those who tried, some went mad, and the rest dead. Welcome to the Buddha's realm. What? Jak królestwie Buddy? Here is where one's mind ebbs away with the tides of chance. That includes yours too. Okay, wydaje mi się, że... fighting it? Just abandon your senses and wait. For your end. Like me. No, daj mi tę poduszkę. Do czego? Kurwa! Ale jak to jest królestwo Buddy? Przecież Budda to jest ten dobry. No! No kurwa, oczywiście nie wyczułem ataku. No, mnie tak zaatakował ten typ 3 razy. Mniej więcej. Ruch? Nie, tym razem nie. Flaszka. Od razu odnowienie. Dziękować. Dobra, do kapliczki kończymy odcinek. Wow, co jest? CO JEST?! THE FUCK?! Co tu kurwa jest?! What the fuck is this? Strażnik latarniany. Stare drzewa świątyń sięgające nieba, w lochu w cieniach życie się plecie, w ciemności jawi, światło się jawi, najżywsze, gdy przepaść w pobliżu stawi. Co to jest za gówno? I czemu tak mało zdrowia? Teraz zauważę, że mam strasznie mało zdrowia. To ile woli dają! Nie, ale wygląda strasznie popierdolenie. Ej, teraz pytanie, czy to jest jednorazowy wróg? Czy będzie ich więcej? A czy będą się odradzać? Bo czy będzie ich więcej, to się mogę założyć.
Co jest za debuff na mnie nałożony? Ale patrzcie, to życie mi schodzi cały czas. O, nagle przestało. Okej, to było co na mnie dziwne. Come on! Co, nie umiem się zlokować podczas tego kombosa, no. To jest tylko taki szybki check tego, co będzie, bo jak mówiłem, odcinek za chwilę skończę. Będzie, że zrobiłem unik jakieś dwa razy i to jeszcze w trakcie jego kombosa. Kolejny pomniejszy ogłaj. Wygłodniała ohyda. Ohydy wędrują mroźną, chłodną drogą. Z brzuchami burczącymi, gniew na szyjach srogą. Szerzą zło swobodnie, przebiegłe i hydre. Straszliwa obecność, wstrętna dla oka, jak widmo mroczne i dzikie. Jeszcze coś ominąłem. Łucznik Jaksza. To chyba ten sprzed chwili. Łuk trzaska ostro, budząc strach. Groty strzał, chaos sieją w mgnieniu. Ślepe oczy, za serce pełne blasku. Los głuchy na dobroci brzmieniu. Okej. Spoko. Coś jeszcze? Sięgnę? Sięgnę. Dobra. Głównie dla woli to biorę, no bo wiadomo, jak odpocznę przy ognisku czy tam przy kaplicy, no to się wszyscy zregenerują. Ogniki już niestety niekoniecznie. Patrzcie, Jezu, to jest to! Zaś to, ja się wciągam po prostu w akcję, nie? Wam się już coś nie popierdoliło do reszty? Jest spokój. Chyba powinno zostać. O, ciekawe, co te żyłki tu robią. To mnie już interesuje. No ale dobra. Szybki zwiad zrobiony. Wracamy więc do kapliczki, żeby wrócić sobie do tego zaklęcia, które miałem. To po pierwsze. Po drugie, żeby je ponownie ulepszyć. Bo już mówię, no tej many aż tak dużej ilości nie potrzebuję. Aż zobaczę, czy byłoby mnie stać na zrobienie tego kostura nowego? Jeszcze chyba nie. Ale kurde, coraz bliżej. Dobra, a nie podróż. Samo doskonalenie, przydziel iskry. Tu zresetuj. Tutaj mam co? A, te dwie iskry tylko w to wydane. Dobra, najpierw kosmyk. Mam na full. Co? Nie, wraca mi tam. Teraz tutaj. Te 12 punktów. Na full. Zostało mi 7 punktów. W Krokchmury nie będę na razie inwestował. Wróć 5 punktów, nie 7. 3 punkty.
Dobra, no to zainwestujmy w przeobrażenie ten jeden punkt. Zmniejsza sobie potęgi. Przywraca, zwiększa szybkość przywracania potęgi, zwiększa maksymalną potęgę. Może na razie poczekajmy i wykup te, jeszcze tę jedną iskierkę i wykupimy sobie tę wędrówkę maksymalnie. Jak tylko będę miał. Duchy nowych chyba nie mam. No nie, ale zresztą i tak nie będę ich teraz doskonalił i to za żadne skarby. Tutaj tego szczura ulepszyłem raz, bo wymagał woli, samej woli, jak zresztą widać wszystkie te nawet mizerne poza tym, bo tego zdobyłem w tym odcinku. Mam ulepszony co najmniej drugi poziom. Tutaj myślę, że w tego deoistę pójdę na ten maksymalny poziom, bo mi się naprawdę podoba ten jego buff. Ale potem, kto wie, może tego Akolity Tygrysa? No bo wbrew pozorom to nie jest jakiś mega zły. To się na bossa to nie jest naprawdę dobry. Zwłaszcza jakby jeszcze na jego atak wszedł kryt, to byłoby zajebiste. Ten jest do bani. O, albo ten wilk ziemi. Sama postać? Taka sobie. Ale ta dodatkowa koncentracja uderzenia? Najbardziej jest dobra. No i ten upiór jest też spoko, no, po prostu za to dupnięcie, które może dodatkowo jeszcze zrobić takiego mini poise breaka. No bynajmniej anulować atak od wroga. No to później. O, zaś się triggeruje ten efekt chyba. Ale dobra. Od kolejnego odcinka zajmiemy się eksploracją. Ale dobra, nie. Ci tutaj... Ten czerwony ziomek tam wrócił, ale ci latarniowi się nie pojawili. Czyli ci latarniowi to są jednorazówki. To akurat warto wiedzieć. Więc dobra, ode mnie w tym odcinku to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Black Myth Wukong. Cześć!